Stoimy pod lewym wąsem Eugeniusza, którego jestem jedną z matek. Eugeniusz ma dwie matki. Matkę Asię Bronisławską, Asię Minę i Izę Rutkowską, Fundacja Form i Kształtów. Stworzyłyśmy go, wychowałyśmy i oto dzisiaj nasz biedak jedynak moknie. Początkowo miała być to scena dziecięca, czyli scena, koncerty, muzycy i dzieci pod sceną. I stwierdziliśmy, że nie ma sensu robienia czegoś dla dzieci, gdzie one nie mogą brać czynnego udziału, tylko bardziej być odbiorcami biernymi. I od razu wymyśliliśmy, że to będzie projekt interaktywny. Asia, która jest taką pierwszą mamą projektu, wymyśliła, że właśnie powinna to być twarz. Eugeniusz jest takim wujkiem, przewodnikiem dzieci po świecie, po krainie zmysłów i wyobraźni. Włosy Eugeniusza zaprojektowała Beza Projekt. Włosy mają mniej więcej 10 metrów kwadratowych powierzchni, więc są dość spore, sporą czupryną. Rozpasana ta bradzika grała coś na fortepiansie. Z nich klawisz nie był wynikiem tych wariacji ze brydzikiej. Tutaj aplauz krzyki wrackiej oraz wiory z fortepiansu! Który nie wytrzymał rozpasaną debrowego muzotransu. Mamy nos, który zaprojektowała Marta Niemycka. Nos jest jednocześnie zjeżdżalnią, można wchodzić na niego, wchodzić do środka i słuchać różnego rodzaju odgłosów, które z nosa zwykle dobiegają. Tutaj są dwie instalacje, jedna przedstawiająca oko, drugie przedstawiająca ucho. Obie mają kształt gier planszowych, które angażują dzieci do pilnego obserwowania tego, co się dzieje. Gra poświęcona oku inspirowana jest budową siatkówki oka ludzkiego i pojawiają się takie elementy, które sugerują nam czopki, pręciki i inne takie stworzonka, które tak naprawdę stanowią część naszego procesu widzenia. Dzieci mogą sobie rzucać kostką, startować z różnych pól, wykonywać różne polecenia związane z patrzeniem, postrzeganiem, wyszukiwaniem podobieństw kształtu. W wąsach odbywają się warsztaty. Każdy, kto pojawi się, przedrze się przez ten wąs, przez chaszcze, trafi do środka, może wcisnąć sobie na uszy słuchawki na podstawie tego, co usłyszy i co je wyobrazi, ulepić rzeźbę z plasteliny. Zostaliśmy zaproszeni przez Eugeniusza do zorganizowania warsztatów lemograficznych. Fundacja Dzieci Dobrze Rokują postanowiła przyjechać tutaj z mnóstwem aparatów bardzo specyficznych, dedykowanych specjalnie do lemografii. Lemografia to jest nurt fotografii polegający na tym, że robi się zdjęcia spontanicznie, szybko, wszędzie. Czyli jest to sposób myślenia dzieci o świecie, które są bardzo, bardzo komunikatywne. Aparaty lemograficzne również są bardzo komunikatywne. Nie trzeba nawet patrzeć w obiektyw, żeby zrobić fantastyczne zdjęcia. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli dzieje się coś dla dzieci, to właśnie one powinny przeprowadzić dokumentację, żeby to było dokładnie to, co je interesuje. To, co one myślą na ten temat. No i myślę, że to się udało. Jeez.
usta, które składają się z wraków samochodów, które Adam Plackowski przygotowuje do malowania. Każdy może dotknąć farbą kawałka żelaza i pomalować usta Eugeniusza na dowolny kolor. Projekt Co burczy w brzuchu Eugeniusze jest kontynuacją mojego projektu dyplomowego z 2009 roku Co w brzuchu burczy. I tutaj możemy wybrać produkty, dania, które dzieci mogą jeść spożywać podczas całej imprezy. Na przykład gorąca czekolada, ciasto marchewkowe. Wybieramy dany produkt i widzimy, jaka jest zawartość witaminy C, wapnia, magnezu, witaminy A w danym produkcie. Mamy tu również 4 gry mówiące właśnie o witaminie C, wapniu, magnezie i witaminie A. Wybieramy grę i właśnie staram się w jak najprostszy sposób przekazać dzieciom te trudne dla nich treści. Nazywam się Martyna Czerwińska i na scenę dziecięcą Eugeniusz, na inaugurację prezydencji zrobiłam wielkie pufy dłonie, na których dzieciaki mogą siadać, mogą wyginać im palce, mogą w różny sposób je eksplorować, jak tylko sobie tego życzą. Dłonie są wypełnione styropianem nie tak bardzo ścisło i w momencie, kiedy dziecko siada, one się zamykają, tak jak właśnie tutaj. Nosodymorożec też czasem lubi sobie popływać. Jednym z głównych tak naprawdę elementów Eugeniusza jest ucho Eugeniusza, które jest jednocześnie sceną muzyczną, na której odbywają się koncerty. Ale nie szkodzi, szkodzi szalenie, lecz nosorożec kocha palenie. Nosorożcowa minister zdrowia mówi mu: chłopie, weźże z tym powalcz. Nie pal kolego i innym powiedz, że palić brzydko i nie na zdrowie. Palenie szalenie? Szalenie palenie. Palenie szalenie? Szalenie palenie. Palenie szalenie. Szalenie palenie. Palenie szalenie. Szalenie palenie. Nosodymorożec, smok! Nosodymorożec, smok! Nosodymorożec, smok!